Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Diabeł i zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka z Pixelmonów, moi drodzy. I słuchajcie, udało się. Pierwsze co, to jak widzieliście, byłem co sekundą na Game Modzie. Ruszaliśmy sobie na live'ie troszeczkę naszą chatkę. Mianowicie chciałem sobie zrobić swój domek w tych Pixelmonach, żeby mieć troszeczkę spokoju. Tutaj macie, jak widzicie, już w miarę ogarniętą naszą też faremkę. Do tego i coś zrobiłem fajnego, zaraz wam pokażę i chcę zobaczyć, czy to w ogóle działa. Zanim to zobaczę, będę chciał zrobić takie fajne rzeczy. Chcę zebrać troszeczkę sobie tych czarnych i patrzcie, co tu zrobiłem w środeczku. Wchodzimy na pierwsze piętro, tutaj będą wszystkie rzeczy a la do zmienienia fosili, pecety i tak dalej. Leczonko, wszystko, wszystkie pecety i tak dalej, i tak dalej. I tutaj, moi drodzy, będę chciał sobie zrobić podniebną farmę. Ale jeszcze jedną rzecz pewnie zauważyliście, moi drodzy. Mianowicie jest dodane bardzo dużo modów. Wydaje mi się, że udało mi się w końcu skończyć paczkę z modyfikacjami. Udało mi się uruchomić Game Sharka, trzeba było powpisywać na nim troszeczkę komend. Działa on inaczej niż na Minecrafcie 1.8.9. Już wam mówię, jakie mody są dodane. Cryfish Furniture, bodajże coś takiego, co nam dodaje nowe meble do giereczki, Architecture Craft Mod. To są rzeczy takie dodane do wyglądu troszeczkę. Jeszcze się z tym nie bawiłem, ale kiedyś będziemy się pewnie z tym bawić. Mamy dodane daycare'y, które do tej pory nie mam pojęcia, jak działają. Gdzieś docelowo tu te daycare'y powinny być. Chyba, że da się je zrobić, zaraz sprawdzimy zresztą. Słuchajcie, przepraszam za telefon. Tak, zmieniona jest mapa. Nie używamy już Xeorus minimap, tylko zmieniliśmy ją na journey map. Mamy lucky bloki pixelmonowe oczywiście. Mamy pixel extras, czyli coś potrzebne do pixelmonu, bez tego ani rusz. Pixelmony same, spawn of psajdak, czyli mamy psajdaki. Turnamenty, trainer comments. I to by było na tyle. Wydaje mi się, że bardzo spoko dodany modzik, ale teraz będziemy musieli się pobawić ustawieniem od nowa. Słuchajcie, tych. O, i tutaj coś fajnego się pokazało przez sekundę, zaraz wam pokażę. Ustawieniem nowych waypointów. Patrzcie na to. Widzicie, co tu się pokazuje? Pokazują się takie kreseczki. I teraz, za każdym razem, gdy będziemy widzieć jakiegoś shiny Pokemona, ewentualnie będziemy widzieć jakiegoś Pokemona. Boże, przestańcie do mnie pisać, what the fuck. Jakiegoś Pokemona, którego szukamy, to on będzie nam się pokazywał na radarze, moi drodzy. I będą od niego takie sznurki szły, jeśli będziemy bliżej niego. Zaraz wam to pokażę, zademonstruję. Whiskers, ty będziesz gdzieś pod wodą, bo ty jesteś podwodnym Pokemonem, kumplu. O dziwo, nie chodzą od ciebie sznurki, nie wiem dlaczego. Powinny odchodzić, ponieważ mamy tutaj zaznaczone. Będzie nam pokazywało wszystko, od shrine'ów po jakiekolwiek Pokemony tutaj mamy, słuchajcie. Tu mamy naszego, nie, to jest Skarbrush, to jest jego podstawowa forma. Whiskers, gdzie ty się chowasz? Tu jest Whiskers. Whiskers, 37 level. Nie mam szansy go pokonać, ale wam pokażę, że to jest shiny. Widzicie? Shiny Whiskers, taki niebieskawy. Ogólnie mamy troszeczkę za dużą... zrobiliśmy troszeczkę za dużą szansę na shiny, więc będziemy musieli to zmienić. I couldn't escape. Ja próbuję tutaj uciec, bo ja nie chcę... Dobrze, nie chcę się z nim bić, z tym Whiskersem, bo nie mam z nim za dużych szans. I tak, z nowinek, co jeszcze mamy? Mamy tu trochę pokeboli. Ogólnie na live troszeczkę się pobawiliśmy w tym i tego spawna shiny będziemy musieli zmienić na 100%. Poczekajcie, zaraz to już zmieniam. Spawning i mamy Legendary Spawn Chance. Legendary Spawn Chance mieliśmy ustawione na 2.3, ale od cholery tych legendarek się tutaj spawniło, więc zmienimy to z powrotem na jakiś inny. Co tu mamy? Boss Spawn Ticks, bossy sobie mogą zostać, shiny Spawn Ticks. Zrobimy sobie na 6000? Powinno być ok. 6000 powinno być więcej. Jak widzicie, też działa nam tu search na dane Pokemony, które szukaliśmy. Mamy tu włączonego Drowsy'ego, żeby go szukało. Jak widzicie, tego Drowsy'ego szuka. Ja sobie oczywiście wezmę na moje kochane Eevee. Bo jak wiecie, uwielbiam Eevee i chcę mieć Umbreona w końcu, chociaż raz w życiu chcę mieć Umbreona w Pixelmonach. I na pewno będziemy starali się tym zrobić. I co dzisiaj będziemy robić oprócz tego, moi drodzy? Oprócz tego będziemy szukać sobie... Nie szukać, tylko będziemy levelować
naszego Swablu do końca. Boże, ile ma ripów. Musimy wybić naszego Swablu na 34 level, żeby on ewoluował w Altarię. Wtedy będziemy mieli pierwszego latającego Pokemona i będzie wtedy naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Druga sprawa, będziemy chcieli też wyewoluować naszego Maripa na Fluffy'ego i potem na Ampharosa. Tylko trzeba wziąć tu pod uwagę, że możemy złapać Fluffy'ego na 39 levelu, a widziałem, że ostatnio ich tu sporo biegało. Jeszcze ewentualnie zastanawiałem się Charizard Boss. Czy to jest jakiś... Czym ty jesteś? Jakim ty jesteś? Ty nie jesteś X-em. To jest Legendary Charizard Y. Ale jesteś ładny, ja pierdykam. Uwielbiam po prostu patrzeć na te Pokémony, nie? Słuchajcie, what the fuck, po prostu ubóstwiam. Muszę zrobić mu jakiegoś screenka, bo... No nie wierzę, taki jesteś piękny, gościu. Ostatnio złapaliśmy, znaczy widzieliśmy też... Legendarnego Charizarda X, który był przecudowny, słuchajcie. Naprawdę aż się dziwiłem, że coś takiego cudownego może istnieć tutaj w tej gierce. Jaram się jak dziki. Dobra, tu mam jakieś trenera na 11 poziomie, oczywiście go klepiemy. Nawet bez problemu nasz Swablu powinien sobie z nim dać radę. Wrzuciłeś takiegoś Mankeya. Zubat, proszę ciebie. Dwa na pyrkę zleciały. W ogóle tak szybko pokonałem na tego Mankeya, że nawet się nie skapnąłem, że go pokonałem. Zubat próbuje mi tu walnąć. Boże, nie trafiłem go pekiem. Fury attack, koniec Zubata. Dawaj mi hajs. Natural gift. The user draws power to attack by using it held berry the berry the... Natural gifta nie chcemy, odrzucamy go. Co tam mamy? Monkey kolejny. Spoko, niech ten monkey sobie tutaj próbuje coś świrować. Fury attack, Ekans, w ogóle widzę, że gościu, ty jesteś full wypasiony. I słuchajcie, na najbliższym live'ie, ogólnie mówiłem, że nie będzie live'ów z Pixelmonów, ale stwierdziłem, że na odcinkach bardziej będziemy zajmować się czymś typu właśnie levelowanie i tak dalej, a na live'ach będziemy starać się rozwijać tam naszą wioskę i chodzić sobie po jaskiniach, ogarniać takie, tam wiecie, różne rzeczy. I druga sprawa, jestem ciekawy, jak tu wygląda Nether w ogóle w Pixelmonach. Nigdy nie byliśmy w Netherze, a jestem ciekawy, jakie Pokémony tam możemy spotkać, więc na pewno będziemy chcieli się jakoś na odcinkach tam dostać. Czy tu mi pokazuje Eevee? Bez kapi, tam jest Eevee. Chyba za duży ręcz troszeczkę ustawiłem. Arbok, zaraz dostaniesz na pyrę. W ogóle dlaczego? Ja teraz expię Monferno. Wynocha, nie, nie chcę nic. Boże, zgniłem mięcho tylko. Siemaneczko, z tobą będę chciał powalczyć. Ty Diursę mi wrzuciłeś, no spoko. Z Diursą mogę mieć problemy. Raczej nie. Jednak. Dobrze, dobrze, dobrze. Trzeba pamiętać, żeby tego Swablu cały czas napierdzielać, bo on później jest naprawdę bardzo dobry. O kurde, ty z Drifloomem, nie wiem czy go trafię czymś. Dobra, pekiem będę mógł go trafić, ale to będzie trwało i trwało. Fury attack jest normalem, czyli na pewno nie będę mógł trafić go tym atakiem. Tu mam jeszcze Pounda, z tego co pamiętam. Round. Astonish. Nie, co Astonish robi dokładnie. Poczekajcie, muszę sobie sprawdzić. Sobie włączę tutaj taką encyklopedię moją, kochaną. Żeby móc ewentualnie sprawdzać ataki. Które coś robią. Będziemy się uczyć, słuchajcie. To będzie taka seria, w której ja będę się uczył też walczyć ogólnie o Pokémonach. Wydaje mi się, że mój kanał... Bardzo lubicie po prostu Pokémony na moim kanale, więc jak będzie więcej takich Pokémonowych rzeczy, to raczej się nie będziecie denerwować, wręcz przeciwnie. Dobra, co tu mamy? Co robi Astonish? Is a damage dealing ghost type move type by generation 3 for generation. Czyli to jest normalnie atakujący spell, na to wychodzi. To dlaczego on nie zaatakował? Aha. Astonish inflicts damage and has a 30% chance to cause the causing the target to flinch if the user attacks before the target in generation 3 only. Astonish will deal double the damage if its target had previously used minimize. Czemu Astonish mi nie zadziałał? Teraz nie walnąłem Drifblima. No on jest przecież duchowy, nie? A ghost type na ghost type'a jest bardzo efektywny. Bije, ale coś bardzo mało z niego, tak jakbym nie mógł go trafić. Poczekajcie, próbujemy go trafić. Co tu pisze? Swablu ze Astonish. A wojdę da, tak on po prostu ucieka przed nim. Nie, no tak jakby go nie trafiało. Dobra, próbujemy go pekować w takim razie. Zaraz na Swablu padnie i będzie na tyle. Dobra, Monferno, wlatuj. O, ależ mi piznął, gościu. Flamewheel.
Wynocha. Poke heal. Jest to niby atakujący atak, ale do końca nie zaatakował, więc nie wiem, o co chodzi. A, dobra, to mi poke luta pokazuje. Boże, już myślałem, że to jest ten. Mam poke range'a zmienionego na 50 i zaraz sobie to zmienimy na jakieś 70, myślę, bo mam na stówkę, a nie na 50. Docelowo jest 50, ja zmieniłem sobie na trochę więcej. No bez kapi, że zniknął. Musi gdzieś ten poke loot tu być. Zaraz wam powiem też, dlaczego mi Gameshark nie działa wcześniej. Bardzo zdziwiony byłem. O, zmienimy sobie to. Gameshark range 65. Trochę dłuższy zrobimy. Ogólnie tak, żeby, słuchajcie, Gameshark wam działał w Pokémonach, w Pixelmonach, musicie zrobić coś takiego, że wpisujecie sobie Gameshark enable to ru. Wtedy włączacie całą modyfikację i ona dopiero wtedy działa, słuchajcie. Inaczej ona nie będzie wam pokazywać żadnych rzeczy. I w ogóle nie wiem, czy ja mogę sobie tu klikać te rzeczy teraz? Tak, teraz mogę sobie klikać, żeby mi pokazywało różne shiny i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie, żeby to też nie było na szaro wam wcześniej, to musicie po kolei wypisywać tam game shark, powiedzmy, loot true i tak dalej. Game shark legendary true. Game shark boss true. Game shark shrines true. Shiny i tak dalej, i tak dalej. Po kolei sobie to wszystko wpisujecie, później nam to się po prostu zaznacza i dopiero wtedy możecie działać. Shiny Poliwag! Mamy zmienioną już szansę na shiny, więc mogę uznać, że to było w miarę trafione. Nie, no bez kapi, są dwa shiny Poliwagi, to chyba coś pokrzaniłem. Bo też mi się nie chce wierzyć, żeby tak bardzo dużo było tych Poliwagów, what the fuck. Chyba coś pokrzaniłem z tym. Z shiny dropem, wiecie? Ty jesteś shiny Goldin? To jest shiny Goldin i shiny Poliwag, no bez przesady, że będziemy mieli tyle shiny. I wiecie co, dla zasady po prostu ich nie złapę, bo nie chcę, żeby było aż tak OP, słuchajcie, bo gdy tyle tych shiny będzie... Altaria! To będzie zbyt OP po prostu. 27 level Altarii. Nie, no dobra, mamy swoją Altarię już. Jesteś piękna, moja droga. Boże, jak ja bym chciał już mieć inną Altarię. 34 level trzeba wklepać na niej, ajajajaj, tyle klepania. Dobra. Z fila mi to wyrzuciłeś. O Boże! Zamiast P.K. użyć, to ja Fury Attack użyłem. Imo. Myk. Aleś mi pyknął. Przepraszam z was za to ciągnięcie nosem. Fury Swipes. No lipa, padłem. Raiolu. Raiolu, jaki to jest Pokémon? To jest ten wodny... A nie, dobra, to jest ten, okej. Okay. No tak, głupia. Dobra, tak dosyć szybko padłeś. Zmienimy sobie czas, bo nie będziemy czekać na sam dzień. Poke heal'a użyjemy. Było dogadywane, że używamy tych wszystkich komend, także raczej się nie będę tym przejmował i po prostu na pyrę wszystko używał. Oto mam jakieś poke loota. Całkiem spoko. Poczekajcie, jestem bardzo ciekawy, jak mamy mod options i wejdziemy sobie tutaj config, spawning, jakbyśmy to zrobili do podstawowych wartości, shiny spawn rate, 4096. Im więcej tego, tym mniejsza szansa na zespawnienie, słuchajcie. Także na podstawowe, to wtedy nawet przesadziłem, to weźmy sobie na 3000. Bo one musiały się wcześniej pospawnić, słuchajcie, tylko ja po prostu nie miałem, bo ja bardzo zmniejszyłem tego shiny spawn rate'a i może dlatego one się tak szybko pospawniły, więc powiedzmy, że na razie tych... Uret. Na razie ich nie będę ruszał dla zasady, żeby po prostu nie świrować pawiana, nie? Wiecie, o co chodzi, żebym nie miał takiego bardzo dużego boosta, bo gdybym miał same shiny pokemony, to by było troszeczkę... Przesadzone to, słuchajcie. Dobra, wpisujemy sobie teraz tak. Poke heal, bo ty chyba mi... Nie, słabo żyje. To czemu mi zaatakowałeś tego, Monferno? Kumpel. Krelutów tu jest bardzo dużo, ale imo nie mogę ich zbierać. Ogólnie tutaj, słuchajcie, na Jodce spotkałem sobie niedaleko wioskę. To jest nasza wioska. Tu jest nowy gym. To jest całkiem inny gym, słuchajcie. Jestem ciekawy, co w tym gymie jest ciekawego. Shiny Ponyta, Boże. No ale shiny Ponyta to spróbuję złapać. Jak już trzy ominąłem. Ja pierdzielę, jakaś ty ładna. Muszę cię spróbować złapać, mam 5 pokeboli, go for it.
Fury Attack. Jest, ale pięknie. Nie, Shiny Pony, tylko to będę chciał złapać, no bez przesady, no. Shiny Pony, to nie odpuszczę. Będzie ciężko z nią. Coś mi się wydaje, że możemy jej nie złapać nawet. Jeśli jej nie złapiemy, no to mówi się trudno, ale... Próbujemy do bólu. Raz. Dwa. No i mamy Shiny Ponyty. O, Shiny! Dobra, jednego Shiny'ego sobie złapaliśmy, no ale po prostu nie mogłem Ponyty odpuścić. Boże, to jest jeden z najfajniejszych Pokémonów, słuchajcie, ever. Pokażcie go tu, dzioda. Czy ja już mogę na niej jeździć? Chyba na tej małej Ponytce jeszcze nie możemy jeździć. Pokaż no mi się tu. A nie, mogę jeździć. Haha! Let's go, Shiny Pyta Ponyta! Perlem 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 perlem. No i najsik, mamy Ponytę, bardzo się cieszę. Ponytka jest przezarąbista, słuchajcie. W ogóle tu Ponytę trochę obiliśmy, już 30 HP straciła. Do 30 HP spadła. Dobra, wrócimy sobie w takim razie. O, tego pokaluta sobie zbierzemy jeszcze po drodze. No i gdzie on jest niby? A tu jest, patrzcie. Max Eder. Takie buty, dobra. Chodź tu, moja pytko ponytko. I patrzcie, co tu mamy. Mamy tu sobie takiego mega zarąbistego gyma, do którego też będziemy chcieli kiedyś wejść. Pytka. Ponyta. Come on. Gdzie ty mi uciekasz? Będziemy chcieli sobie do niego kiedyś przyjść i go pokonać. W ogóle tu mamy kamerę Uptacz 39. Jezu, jakie poksy. Magmar. Jak się zespawniły tutaj, what the fuck? Takie dobre mopki. Mam kolejny Magmar. Trapinch. A, Trapinch jest średni, no ale still. Dugtrio. Numel. Gdzie jest wejście? Tutaj. Wow, ale zarąbiście. Dobra, już mamy tak naprawdę trzy gymy znalezione tutaj, z którymi będziemy mogli walczyć. Kangaskhan, kurczę, bo chciałbym mieć Kangaskhana, tylko że go nie złapa, nie ma szansy. 44 level, nie ma najmniejszej szansy. I ogólnie tak, dzisiaj na live'ie, bo najprawdopodobniej dzisiaj będzie live z Pixelmonów, ponieważ mamy opóźnienie z serwerem Zarka, będziemy starali się zrobić, słuchajcie, o Boże, ile Kangaskhanów. Będziemy starali się zrobić ten. Boże, co będziemy się starali zrobić? Pogubiłem się troszeczkę. Jestem tutaj. Muszę przepłynąć przez to? A, muszę przebiec przez pustynię. Będziemy starali się zrobić peceta, słuchajcie, bo jak zaczniemy łapać pokemony, to będzie naprawdę bardzo przerąbane, żeby te pokemony sobie wyłożyć potem, bo bez peceta nie będziemy mogli ich zmienić najzwyczajniej w świecie. No, aż tak cheatować właśnie nie chcę. Czy tu mam spawner jakiś? What the fuck w ogóle, czekajcie. Jest chyba spawner. Nie, to chyba jakieś coś się zbugowało, wiecie? Chodź tu, pytka. Także będziemy dzisiaj próbowali sobie zrobić... Dzisiaj będziemy sobie próbowali właśnie zrobić, moi drodzy, tego. Peceta, żeby móc się nim pobawić. I teraz tak, druga sprawa. Zanim skończymy jeszcze ten odcinek, będziemy musieli sobie pozbierać te wszystkie... aprikorny i będziemy starali się je, słuchajcie, zasadzić u nas na dachu. Tak jak mówiłem, że zrobimy sobie taką mini faremkę na dachu. Wcześniej się udało je zasadzić, z tego co sprawdzałem, pamiętam. Udało się? Nie, nie udało się, nie sprawdziłem w końcu. Ale da się, na spokojnie da się zasadzić je, więc super ekstra, o to mi chodziło. Ogólnie po co mi te aprikorny? Ja je wziąłem, ale ich w końcu nie zasadziłem. Po co mi te aprikorny? Już wam mówię, moi drodzy. Do robienia, słuchajcie, pokeboli. Jak się robi te pokeboli? Jak widzicie, mamy tutaj iron dyski, czyli rzeczy, które nam się przydadzą do robienia właśnie pokeboli. W ogóle sprawdzę, czy nie mam jakichś rzeczy, których mógłbym zrobić troszeczkę lepszy ten... Młotek, bo system młotek będzie bardzo, bardzo przydatny do tworzenia tych. Mamy dwa safajery. O, to jest zdecydowanie za mało, ale ile mamy tych? Mamy 6 rubinów. Z rubinów już powinniśmy zrobić troszeczkę lepszy kill-off. I ogólnie jest taka sytuacja, że ja nie wiem, czy te rubiny będą mi docelowo pomagały w tym. Czy one będą mi, słuchajcie, pomagały. Dobra, Tomek.
pyk. Czy one będą po prostu szybciej szybciej robić te pokebole, czy nie za bardzo właśnie? Bo jeśli będą szybciej robić, to uznam wtedy, że opłaca naprawdę się robić te lepsze... Te lepsze, słuchajcie, wieczka i tak dalej, i tak dalej. Ogólnie ja tych wieczek teraz nie będę robił, bo nawet nie mam za dużo wieczek, bo zrobiliśmy ostatnio pokebole. No ale chcę zobaczyć, czy da się to zrobić w ogóle. Bo są potrzebne, jeśli macie 3 cooked aprikorny usmażone, to sobie ustawiacie je w ten sposób, wtedy dostajecie 5 wieczek do pokeboli, to robicie z ionów, czyli 3 ironki sobie rozkładacie w ten sposób, macie 5 wieczek, zrobię sobie dodatkowe, nie ma problemu. Wtedy zakładacie je sobie na kowadło i teraz też trzeba uważać, bo to kowadło robi się w całkiem inny sposób, słuchajcie. To kowadło robi się w taki sposób. To jest całkiem inne kowadło, aniżeli takie, co robi się normalnie w Minecrafcie, gdzie potrzeba jest 31 tych klocków. Tu jest ich potrzebne tylko i wyłącznie 8, więc na spokojnie możecie sobie to robić. Dobra, położyliśmy sobie wtedy takie wieczko od pokebola na rogu i możemy w takim razie zrobić sobie parę patyków. I te patyki, słuchajcie, teraz nam są właśnie potrzebne te rubinki, żebyśmy sobie mogli zrobić Ruby Hammer, który jest docelowo... No nie jest jakiś dużo szybszy Holender. Zobaczmy... Ajenowy. Też nie jest szybszy. Dobra, zróbmy ten rubinowy, bo i tak rubinów raczej do niczego innego nie użyję za bardzo. Ale to widzę, że się nie opłaca. Zobaczmy, jak szybko będzie robił. Nie, no jest trochę szybciej. To trzeba przyznać, że jest trochę szybciej. Wtedy sobie zakładamy to. Patrzcie. Trzymamy lewy przycisk myszy. Zakładamy z powrotem. Zrobimy sobie 3-4 takie wieczka. Kurde, że zrąbałem, że nie wziąłem tego jednego aplikorna w ten, bo zebrałem wszystkie czerwone, słuchajcie. Ej, dobra, mamy jednego czerwonego. Już widzę, że urosły. Elegancka. Akurat będziemy mieli na to... Kukty. Akurat będziemy na to, żeby... mieli na to, żeby zrobić sobie, słuchajcie... jednego... znaczy jednego, 5 pokeboli, więc tu się tam przepala jeden ten aplikorn. To my możemy w tym czasie sobie jeszcze zrobić tutaj, słuchajcie, 2 takie pokebole. Dobra, mamy 5. Mamy 5 wieczek. Patrzcie, te wieczka teraz wyglądają normalnie. Tak najnormalniej w świecie, NBase'y. Do tego potrzebujemy jeszcze batony, żeby je położyć na środek. Mamy sobie te batony. I oprócz tego potrzebne nam jest jeszcze, słuchajcie, właśnie ten cooked apricorn, którego mam teraz. I te cooked apricorny przerobię sobie na te base'y do pokeboli. No jak już... A, bo ja cię nie wziąłem. Dobra, kumpel. Coś tu się nie zgadza. Czemu było 5 i są na, jest mniej? Dobra, teraz mamy fulla. Okej, teraz mamy 3 cooked aprikorny. Rozkładam sobie w ten sposób. Mamy pokeball dyski. I znowu ta sama sytuacja. Słuchajcie, że... O Boże. Zakładamy i lewym przyciskiem myszy przytrzymujemy, żeby zrobić pokebola. Ogólnie słyszałem takie porady, że najbardziej opłaca się robić ultrabole, słuchajcie, bo ultrabole tak naprawdę nie mają dużo większej... Mają troszeczkę większą szansę. Czemu to się nie zrobiło teraz, what the fuck? A i teraz nagle 2 się zrobiło. Nie wiem, jak dziwno się to robi. No nieważne, ważne, że działa. Ultrabole nie mają jakoś strasznie dużo większej szansy od tych... The fuck? Nie wiem, jakoś dziwnie się to nakłada. Ale nie mają dużo większej szansy, ale są dużo, dużo droższe. Więc opłaca się, słuchajcie, żeby robić ultrabole, sprzedawać je w sklepie i spokojnie kupować zwykłe pokebole. Nie wiem, czy to jest prawda, ale w sumie to rzeczywiście ma sens, bo jakby... Z tym można naprawdę zrobić... Greatbole nawet można robić, gdzie te greatbole naprawdę niedługo będziemy mogli robić. Zobaczę, jak się robi greatbole. Patrzcie, wchodzimy sobie tutaj. Klikujemy, greatball robi się w ten sposób, jak się robi lida. Stawiam, że to będzie jeden czerwony w środku, albo 2 czerwone po bokach. A to będę musiał sprawdzić na stronie, chyba niestety. A nie, poczekajcie, greatball lid. O Boże. Greatball lid disk. Okej, okay. Czyli tak, 2 niebieskie i 1 czerwony, czyli greatballe będziemy musieli robić w takim razie. To się najbardziej będzie opłacać. Czyli musimy tutaj się skupić na robieniu w takim razie niebieskich aprikornów. Bo to będzie nam najpotrzebniejsze. Uciekaj mnie stąd. Czyli będziemy musieli się skupić teraz na... O Boże, nie mam miejsca. Dobra, to zrobimy to na górze.
Będziemy musieli się skupić na robieniu niebieskich aprikornów, słuchajcie, na to wychodzi. Niebieskie aprikorny, białe aprikorny. To będzie to. Zrobimy sobie troszeczkę przerwy. Czekajcie, to jest przerwa, krzaczek, przerwa, krzaczek. Dobra. Zobaczymy, jak to wypali. Tutaj drzewka już sobie rosną powolutku, więc bardzo, bardzo mnie to cieszy. No i okejka. Teraz mamy tak, ajendyski, to są te nieprzerobione. Tu mamy przerobione i tak dalej. I słuchajcie, teraz jak zrobić pokebole? Najzwyczajniej w świecie układamy sobie tak, jakbyśmy układali zwykłego pokebola. Mamy 5 pokeboli. Elegancko, 8 pokeboli mamy docelowo w naszym ekwipunku. Bardzo mi się to podobuje. I w sumie moglibyśmy jeszcze wskoczyć na naszą pytkę po nytkę. Hop. Pytka, gdzie ty jesteś? Hopep. Wszystko fajnie, fajnie, tylko gdzie moja ponytka? Dobra, elegancko. I teraz możemy podekspić sobie jeszcze naszego swablu. Mykniemy tu jakiegoś innego dzioda. Tu mamy jakiegoś typa. W ogóle sprawdźmy, ile mam pieniędzy. Boże, wszedłem w Pokédex. 1300, więc docelowo już możemy sobie kupować zwykłe pokebole za hajs. Dobra, Psajdaku. Możemy z tobą walczyć. W Psajdak 25 level powinniśmy sobie dać radę z tobą na spokojnie. Słablu, ty kozaku. Ojej, oj. No, zaczynasz im ścić Psajdak, troszeczkę widzę. Dobra, na spokojnie. Leżysz. Dziękuję bardzo. Co tam mi wyrzuciłeś? Dark Prismarine. Wezmę, bo nie wiem, do czego może mi się Dark Prismarine przydać, słuchajcie. A zawsze spoko mieć jakieś rzeczy, o których nie mamy pojęcia zbytnio. Mamy 21 level, ale nadal to jest za mało. To jest zdecydowanie za mało. To nam się tam Charizard zablokował. Czy jest Entret? Starliego w ogóle gdzieś słyszałem. A Starliego, dobra. Mi się pomylił o Stariu, nieważne. Czy uda mi się dzisiaj na tym odcinku bić na tobie 21 level? To by było dosyć fajne zwieńczenie. Poke Heal. Kumpel, który masz poziom? 25. Na razie nie chcę cię atakować, mamy tylko pipa. Pokechesta też tu mamy, też zaraz będziemy musieli się... O ty gnido mała, chodź tu. Pipo, hop pipo, no come on! To już jest zez, ponad zezy, nie? Dobra, hop pip leży, dropujemy, ale to mi się nie przyda akurat. Dawaj, no kumpel, chcę na tobie wbić. O, Zigzagon mnie zaatakował? Nie, już myślałem, bo Zigzagony to są takie kozaki. Takie leszcze, ale kozaki, wiecie o co chodzi. Strasznie kozaczą. Pek i po Zigzagonie. Gra z maile, no bez przesady, nie będę maili zbierał, to jest bardzo useless coś. Hop. Oj, pięknie, na strzała spadł. Słuchajcie, potrzebujemy ogólnie jeszcze jednego potworka, którego będziemy mogli pokonać. Chyba że będziemy mieli jakiegoś fajnego trenera, taki jak... To jest Move Tutor. Abra! Ace, I can do this. Próbujmy złapać Abrę, może się uda. Nie udało się. Dobra, mamy 3 Pokémony na Abrę, powiedzmy tak. Fuck. Abra! Come on! Czemu nie mogłem go złapać pokebola? What the fuck was that? Co tu mamy? Trader. Co ty chcesz tam tradować, kumpel? Gdzie ty jesteś? Elekida za Togepi. W sumie spoko, ale musiałbym mieć Togepi najpierw. Pokechest. Mew! Pure Incense, spoko. O, mamy tam jeszcze jednego pokaluta. Dobra, bo widzę, że zaczynam się już tutaj rozhasać. Będziemy musieli się cofnąć, moi drodzy. Boże, ile tych pokalutów tu jest. Ale szkoda, patrzcie, tam jest następne. Dobra, zbieramy tego i się cofamy, już bez kapi. Donafany tutaj są jakieś. Bardzo często znowu nam tu pada deszcz.
Tak samo mieliśmy na ostatniej serii. O, ciebie wezmę jak najbardziej. Dziękuję bardzo, tylko muszę zrobić na ciebie miejsce. Revival Herb mi się akurat przyda, mogę tego batona wyrzucić. No come on! A, dobra, zebrałem. Dobra, słuchajcie, nie ma co. 21 level, a nie, jeszcze ma co. No to trzeba level dobić. Mieliśmy 22 robić. Kurde, PG! Ha! Come on! PJ! Daj się trafić. Spoing! Spoing jest psychicznym Pokemonem, o dziwo. Fury, ja tak. Dziękuję bardzo. Enderperła! Take all! O nie, Enderperła opadła na podłogę i zniknęła! Faa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 a
Korp. Kipony! Chodzi, kopie wszystko. Fajnie. Fajne zabawy masz, ziomek. Dobra, słuchajcie. Nie ma co przedłużać. Takim ostatnim widokiem Charizarda Y legendarnego zakończymy sobie ten odcineczek. Także pamiętajcie o tym, moi drodzy, żeby zostawić taktyczną łapę w górę, bo naprawdę zależy mi na tym, żeby ta seria trafiła do jak największej ilości osób. I to by było na tyle, także trzymajcie się do następnego odcineczka. Pa, pa. Buziaki.